Tę lekcję zaczniemy od następującego zadania. Punkty AB oraz D są współliniowe. Wyznacz miarę kąta CBD. Treść tego zadania dotyczy tej ilustracji. Mamy wyznaczyć miarę kąta CBD. Co robimy najpierw? Szukamy tego kąta. Tutaj mamy wierzchołek C, tutaj B, a tutaj D. Kąt CBD znajduje się w tym miejscu. Mamy znaleźć miarę tego kąta. Jakie informacje możemy odczytać z rysunku? W tym miejscu znajduje się kąt, który ma 65 stopni. Tutaj jest kąt, który ma 75 stopni. Zauważ, że te dwa kąty są kątami wewnętrznymi tego trójkąta. Znając miarę dwóch kątów wewnętrznych w trójkącie, jesteśmy w stanie znaleźć miarę trzeciego kąta. Czy to pomoże nam w znalezieniu miary tego kąta? Oczywiście, że tak. Zobacz. W treści zadania mamy podane, że punkty A, B oraz D są współliniowe. Oznacza to, że te dwa kąty mają wspólne ramię, a pozostałe ramiona tworzą prostą. Mamy tutaj zatem kąty przyległe. Znając miarę tego kąta, będziemy w stanie obliczyć miarę tego kąta. Zatrzymaj lekcję i spróbuj zrobić to samodzielnie. Ten kąt możemy nazwać CBA. Miara kąta CBA to 180 stopni, odjąć 75 stopni, odjąć 65 stopni, a to daje nam 40 stopni. Miara kąta CBA to 40 stopni. Jak zatem wyznaczyć miarę kąta CBD? Wiemy, że te dwa kąty to kąty przyległe. Wystarczy zatem od 180 stopni odjąć miarę kąta CBA która wynosi 40 stopni. 180 stopni odjąć 40 stopni to 140 stopni. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje, ale to jeszcze nie wszystko. Schowam nasze obliczenia i zmienię informacje, które były podane na ilustracji. Teraz kąty wewnętrzne w tym trójkącie wynoszą odpowiednio alfa oraz beta. Treść zadania się nie zmieniła. Punkty A B oraz D są współliniowe. Wyznacz miarę kąta CBD. Zastanów się teraz, czy zmieni się sposób rozwiązywania tego zadania. Wiemy, że miara tego kąta to alfa, a miara tego kąta to beta. Potrafimy zatem wyznaczyć miarę kąta CBA. Miara kąta CBA wynosi przecież 180 stopni odjąć alfa, odjąć beta. Skoro znamy miarę tego kąta, to czy jesteśmy w stanie wyznaczyć miarę tego kąta? Oczywiście, że tak. Miara kąta CBD to 180 stopni odjąć miara kąta CBA. Znamy przecież miarę kąta CBA. Wynosi 180 stopni odjąć alfa odjąć beta. Otrzymujemy zatem 180 stopni odjąć w nawiasie. 180 stopni odjąć alfa-odjąć beta. Skoro przed nawiasem mamy minus, to opuszczając nawias zmienimy znaki wszystkich elementów w tym nawiasie. Otrzymujemy 180 stopni, odjąć 180 stopni, dodać alfa, dodać beta, a to jest przecież alfa, dodać beta. Zobacz, wyznaczyliśmy miarę tego kąta. Jest równa sumie miar tych dwóch kątów, czyli alfa, dodać beta. Zapiszmy to. Miara tego kąta to alfa, dodać beta. To jeszcze nie koniec. Jak zatem podeszlibyśmy do takiego zadania? Punkty AB oraz D są współliniowe. Udowodnij, że miara kąta CBD to alfa dodać beta. Zwróć uwagę, że teraz wiemy, że miara kąta CBD to alfa dodać beta. Mamy to tylko udowodnić. Czym różni się to zadanie od zadania, które rozwiązywaliśmy poprzednio? Praktycznie niczym. Zobacz, tutaj mamy wszystkie obliczenia. Rozwiązujące zadanie dowodowe musimy te obliczenia tylko odpowiednio opisać. Najpierw obliczyliśmy miarę kąta CBA odejmując od 180 stopni kąty alfa oraz beta. Wykorzystaliśmy fakt, że te kąty znajdują się w trójkącie, a znamy przecież sumę kątów w trójkącie ABC. Następnie wyznaczyliśmy miarę kąta CBD w taki sposób, że od 180 stopni odjęliśmy miarę kąta CBA. Skorzystaliśmy z faktu, że te dwa kąty to kąty przyległe. W trzecim kroku w miejsce miary kąta CBA wstawiliśmy 180 stopni odjąć alfa odjąć beta i to znajduje się w tym miejscu. Zauważ, że tutaj mamy dokładnie takie same obliczenia jak w tym miejscu. Dodaliśmy tylko fakt, że skorzystaliśmy z punktów pierwszego oraz drugiego. Udowodniliśmy, że miara kąta CBD to alfa dodać beta. Czego jeszcze brakuje? Symbolu, który mówi, że dowód jest skończony. Rysujemy zatem kwadrat. Mam nadzieję, że zaczynasz czuć, że dowody matematyczne nie są wcale aż takie trudne. Przejdźmy zatem do kolejnego ćwiczenia.